Cześć kochani, witam się z Wami jak zawsze w kolejnym czytaniu na moim kanale. Dziś kochani analiza relacji, o którą mnie prosicie, tak zwana analiza relacji, analiza partnerska, o którą mnie wiele z Was prosi, o aktualizację takiego czytania, dawno nie było. Kochani, dziś dwie karty do wyboru dla Was, ja Wam pokażę. To jest karta numer 1, Wy się zastanówcie, przemyślcie, czy ta karta jakby przyciąga Was do siebie, czy graficznie Wam odpowiada. I karta numer 2. Te karty po prostu będą przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania, jeżeli wybierzecie sobie którąś z tych kart. Kochani, przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym. Jeżeli chcecie skorzystać z czytania prywatnego, zawsze w opisie pod każdym moim czytaniem jest kontakt do mnie lub gdzieś tutaj się Wam pojawi na pewno na początku czytania. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Przypominam, minus 50% na czytania czerwcowe, u mnie prywatne, tak? Przypominam również, że pamiętajcie, na takie czytanie trzeba być zdecydowanym, gotowym. Takiego czytania trzeba wewnętrznie potrzebować. O, zrobimy sobie tak, żeby po prostu być w pełni świadomym, gdyż karty czasami pokazują nie do końca to, co chcemy usłyszeć, albo pokazują nam taką prawdę, której się czasami obawiamy. Nie ukrywam, że czasami też pokazują odwrotnie, że mamy w zamiarze, w myśli, że nic z tego nie będzie, a jednak karty pokazują, że relacja się poukłada i w relacji będzie wszystko w porządku. Kochani, tyle ode mnie, nie przedłużam. Zapraszam Was do tego czytania. Zostańcie ze mną, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. Zresztą witam wszystkie nowe osoby, bo trochę Was ostatnio przybyło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Więc kochani moi, zaczynamy. Mamy kartę numer 1, kartę, którą sobie wybraliście. Ja sprawdzę przy Waszej relacji na samym początku orakle miłości. Co karty tutaj pokażą? Zobaczymy też kartę anielską. I sprawdzamy, kochani. O, kochani, dla mnie w kartach przy Waszej relacji dla części z Was wychodzi praca nad relacją, praca nad związkiem, praca nad szczęściem, praca nad jakby porozumieniem, dogadaniem się, pójściem w tą samą stronę. Dla części z Was karty pokazują przemiłe spotkanie. Tutaj karta jest miesiąca miodowego, czyli dla części z Was karty się bardzo pozytywnie odwrócą. Będziecie cieszyć się wspólnym towarzystwem, wspólną bliskością, spędzać razem miło czas. Jeżeli mieliście problem ze spotkaniem, spotkanie odwlekało się w czasie, karty mi tu pokazują, że nadchodzi, tutaj nadejdzie właśnie odpowiedni czas i to spotkanie będzie miało miejsce. Dla części z Was karty tu pokazują miesiąc lipiec jako taki miesiąc rezonacji. Dla części z Was będzie to jeszcze czerwiec, ale tak jak mówię, czerwiec, lipiec, tak w tych miesiącach widzę wspólnie spędzony czas, być może wyjazd, być może nawet parę dni razem spędzicie, kochani. Tak mi w kartach dla Was wychodzi. Sprawdzimy kartę anielską. Czyli zaczyna się dobrze. Sprawdzamy kartę anielską. Co ta karta przy Waszej relacji nam tutaj pokaże? Kochani, widzicie? Karta pokazuje, iż jest idealny moment. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to idealny moment na rozmowę, na spotkanie, na zrobienie jakiegoś kroku, na wyciągnięcie ręki dla Was lub dla tej osoby. Pamiętajcie, karty mogą rezonować w Wasze dwie strony i ta osoba może też czuć, że teraz jest idealny moment na to, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby być może coś przedyskutować. Tak mi w kartach tu dla Was, kochani, wychodzi. Teraz idziemy dalej. Sprawdzamy. Bardzo jasno, jak to zawsze, zaczynamy od uczuć przy tej osobie. Wy wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszej myśli. A ja sprawdzam. Ojeju, karty mi się rozchodzą, kochani. Widzicie, co się dzieje? Gwałtownie karty pokazują. Wyrywają się. O. No i już. Więcej nie trzeba dopowiadać. Dla części z Was karty mi tu pokazują osoby spod znaku koziorożca, byka, lwa. Tak? I bliźniąt. Tak mi tu się w kartach pokazuje. A zaplątała mi się też karta z innej talii. Nie wiem, jakim cudem, ale zobaczcie.
tasowałam z innej talii, mi się karta zaplątała. I już Wam mówię, co czuję, co myśli ta osoba. Ta osoba Ciebie kocha. No i wiem, że dla niektórych to zaraz będzie... może być tak, uderz w stół nożyce, mi się tutaj zaraz odezwą. Bo kochani, wbrew pozorom, ta osoba kocha Cię bardzo. Ta osoba... Jest karta romansu, ja nie mówię, że nie dla części z Was. Jest karta romansu, relacji bardzo takiej... może nie trudnej. Nie trudnej, ale takiej relacji, wiecie, gdzie oboje czujecie ogromne przyciąganie, oboje czujecie ogromną więź, taką więź emocjonalną, silniejszą od wszystkiego, od rozsądku, od rozumu, od tego, co mówią inni. I jesteście dla siebie wzajemnie pokusą i słabością. I wszystko w jednym po prostu, wiecie? Karta mi to pokazuje, że ta osoba czuje większą dominację w tej relacji i jakby czuje, jakby może władza to złe słowo, że władzę nad Wami, ale chce mieć kontrolę nad tą relacją, chce mieć świadomość tego, jakby kontrolę nad tym, jak daleko się to wszystko posunie, jak długo to wszystko będzie trwało, jak to wszystko ma wyglądać i jakby... Może nie tyle manipulować Wami by chciała, ale wiecie, chciałaby mieć pewność, że to jest coś więcej, zanim zrobi jakiś krok w Waszą stronę. Co więcej, karta, która mi tutaj wyszła, mówi, iż ta osoba w miesiącu czerwcu, lipcu, bo tak te karty będą stawiane na te miesiące, koniec czerwca i lipiec, wyjdzie do Was z jakimś zapytaniem, z jakąś deklaracją, z jakimś... Zaskoczy Was, wiecie? Zaskoczy Was swoim słowem lub swoim zachowaniem w aspekcie pozytywnym. Ma dla Was jakiś prezent albo jakąś niespodziankę. Chce Was czymś miło zaskoczyć. Miło, powtarzam miło. Tak mi w kartach wychodzi. Dobrze, kochani. Zobaczymy teraz... wiecie? Zobaczymy teraz może, jakie są zamiary tej osoby. Chociaż już tu zamiary nam wyszły. No ale dobra, zobaczymy, jakie są zamiary tej osoby. Jakie są zamiary tej osoby przy Was? I tu jest tak, przede wszystkim jest, wiecie, znów, zobaczcie, znów jest karta z innej talii, rany. No dobra, no tak jest, stawiamy. Kochani, zamiarem tej osoby jest spotkanie z Wami. Zamiarem tej osoby jest rozmowa. Zamiarem tej osoby jest przedyskutowanie czegoś, jak to wyszło w pierwszej karcie. Porozmawianie. Dla części z Was powrót do tego, co było. Czyli przedyskutowanie tej relacji od nowa. Przeanalizowanie tej relacji od nowa. Szczególnie jeżeli ta osoba jest gdzieś przy Waszej pracy, to zamiarem mężczyzny lub kobiety... Osoba może być młodsza od Was, lub Wy możecie być trochę, nawet sporo młodsi od tej osoby, jest chęć porozumienia, jest chęć przedyskutowania, jest chęć dogadania się. Ale ma szczere zamiary. Powiem Wam, że ta osoba ma szczere zamiary. Wychodzi ze szczerym zamiarem do Was. Tak mi się to pokazuje, kochani, przy Was. Dobrze, kochani, patrzymy dalej. Czego ta osoba oczekuje? Czego oczekuję? Odwzajemnienia uczuć. Na pewno nie oczekuję kłótni, konfliktów ani punktów zapalnych. Dla części z Was oczekuję szansy. Kolejnej szansy lub w ogóle szansy na rozwój sytuacji między Wami, na rozwój tego uczucia, tego związku. No, tak Wam powiem. Kochani, co jeszcze mi tu wychodzi? Tu mi wychodzą bardzo wyraźnie osoby spod znaku koziorożca. Jakoś mi się tu w kartach przejawiają. Czyli albo Wy, albo osoba, o którą pytamy, jest spod tego znaku. Pamiętajcie, że czytanie jest dla wszystkich znaków zodiaku, ale karty dają czasami taką informację gdzieś na marginesie. Czego oczekuję, tak? Zobaczymy też, kochani, cel Waszej relacji w przyszłości. Cel Waszej relacji w przyszłości.
Dla części z Was, ojeju, powiem Wam, że relacja będzie długofalowa. Relacja będzie długofalowa, już może taka być. Ta osoba jest osobą dominującą. I słuchajcie, w kartach mi tu wychodzi. Wychodzą mi tu ryby, ponownie skorpiony i raki, tak jak to w ostatnim czytaniu. Kochani, ta osoba jest osobą dominującą. Musicie mieć świadomość, iż celem relacji tej osoby może nie jest stały związek na ten moment, na tą chwilę. Gdyż życie tej osoby i wasze również może rezonować w dwie strony, jest bardzo życiem pogmatwanym. Bardzo życiem takim, jakbyście się spotkali w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim momencie i wasze decyzje wpływają na życie innych osób. Także tutaj ta osoba boi się wziąć odpowiedzialność za własne decyzje, boi się tego obciążenia, tak? Być może może oczekiwać, że to wy weźmiecie odpowiedzialność, wy podejmiecie jakąś decyzję. Na tą chwilę, na ten moment celu relacji jako takiego nie ma. Jest chęć bycia przy was, bycia z wami, czucia bliskości, spotykania się za wszelką cenę, bycia w relacji za wszelką cenę. Kochani, tak mi to przy was wychodzi. Tak mi to przy was wychodzi. Zobaczymy jeszcze, wiecie co? Jeszcze sprawdzimy. Może. Co kieruje tą osobą? Sprawdzimy. Co kieruje tą osobą przy waszym sercu, z waszej myśli? Co kieruje tą osobą? Na pewno dla części z was jasno i wyraźnie wychodzi mi, iż rodzinne sprawy, ale bardziej dzieci. Bardziej dzieci, jeżeli macie dzieci, jeżeli ta osoba ma dzieci, jeżeli macie wspólne dzieci, tą osobą kieruje, blokuje może tak ją przed jakimiś konkretnymi decyzjami, właśnie blokują ją dzieci, sprawy rodzinne. Dla części z was będzie to również różnica wieku między wami, ale nie w aspekcie przeszkody, tylko w aspekcie lęku i obawy przed tym, co powie ktoś inny, ktoś może wpływać na tą osobę. Tak mi, kochani, w kartach wychodzi dla was. Tak mi wychodzi dla was. Przechodzimy do karty numer 2. No jestem ciekawa, co wyjdzie w tamtej karcie. Tu jest relacja bardzo taka trudna, ale nie w aspekcie trudna, że nie do... że wy nie możecie być razem. Nie, nie, nie. Po prostu muszą się zadziać pewne rzeczy, bez których dalsze kroki będą niemożliwe. Na wszystko musi nadejść odpowiedni czas i odpowiednia godzina, tak jest w waszej relacji. Pewnych decyzji się nie podejmuje, tak wiecie, o, pochopnie i od razu. Tu muszą zajść jakieś zmiany konieczne do tego, żeby któreś z was odważyło się na kolejny krok lub przejście do kolejnego kroku, tak? Dla mnie w kartach ta osoba, jeżeli jest w związku, w relacji, to odejdzie od partnera, partnerki, z którą jest obecnie. Tamta relacja zostanie zakończona, tak? Tak mi wychodzi. Lub to wy możecie zakończyć relację, jeżeli w jakiejś jesteście. Dobra, tyle dla karty numer 1. Przechodzimy, kochani, do karty mam numer kartę 2. Numer 2, kartę, którą sobie wybraliście. Tak jak przy pierwszej karcie, najpierw postawię kartę orakle miłości. Zobaczymy, co w kartach przy waszej relacji... O, widzieliście to? To się pokaże. Karta, która wam wypadła, mówi... O, patrzcie, wypadła. Następna. Mówi, iż sytuacja, w jakiej jesteś obecnie, będzie potrzebowała przejęcia kontroli. Co to oznacza? Będziesz musiał wziąć sprawy w swoje ręce. Być może podjąć jakieś konkretne decyzje, tak? Być może przeanalizować waszą relację, zastanowić się, czy oboje oczekujecie tego samego. Zastanowić się, czy twoje życie romantyczne w tej relacji jest aby szczęśliwe, czy otrzymujesz od partnera, partnerki to, na co zasługujesz, na co zasługujesz po prostu, tak? Co powinno być tak naprawdę między wami, jak ta relacja powinna wyglądać. Ta sytuacja będzie potrzebowała przejęcia kontroli. Tak mi tu karty pokazują. Przechodzę do karty anielskiej, zobaczymy, co ta karta dla ciebie pokaże w tej sytuacji, przy tej relacji. I kochani, karty wskazują, iż jeśli uwierzysz, nadarzy się okazja ku temu, aby wyjaśnić jakieś nieporozumienia między wami, aby wyjaśnić właśnie swoje oczekiwania, swoje potrzeby, lęki i obawy. Nadarzy się okazja do spotkania, do rozmowy.
między Wami. I warto, abyś się zastanowiła, zastanowił, czy nie powinniście porozmawiać w aspekcie Ty powiedzieć o swoich lękach, obawach, oczekiwaniach co do tego związku i relacji, a ta osoba powinna wysłuchać, wziąć to do serca i przeanalizować pod kątem Waszej relacji lub na odwrót. Dobra. Sprawdzamy teraz, kochani, uczucia. Jak zawsze, uczucia osoby, o której myślisz. Co czuje, co myśli? Karty stawiamy czerwiec, lipiec. O, zobaczcie, trzy karty mi trzy więcej. Rany. Co czuje, co myśli? Kochani, ta osoba czuje, że spotkała na swojej drodze bratnią duszę. Że spotkała na swojej drodze kobietę lub mężczyznę w Twoim aspekcie, do której odczuwa bardzo silną chemię, przyciąganie, odczuwa silną więź. Wy patrząc sobie w oczy, tak, czujecie, że coś iskrzy, że coś Was do siebie przyciąga, mimo że sytuacja między Wami nie jest prosta. Dla części z Was oboje jesteście w jakichś relacjach, oboje jesteście w jakichś związkach, oboje jesteście w sytuacji, gdzie macie poukładane życie, a mimo tego, bum, ktoś się pojawia, ktoś wprowadza chaos, ktoś zaburza Wam, może nie sielankę, ale tą rutynę dnia codziennego, jak ja mówię, która wydawała Wam się już życiem poukładanym i ustabilizowanym, tak? Ta osoba trochę się dręczy, że ma takie myśli, bo wizualizuje Waszą relację, wizualizuje Ciebie i relacje między Wami, również w aspekcie fizycznym. Czuję, że jesteście pod tym względem bardzo dopasowani, nawet jeżeli takiego aspektu między Wami jeszcze nie było. Czyli nie było jeszcze w tej relacji fizyczności między Wami, jest jakby platoniczne uczucie, to dla tych osób ta osoba bardzo to wizualizuje, bardzo jakby czuje taką chemię, przyciąganie, pożądanie w Waszą stronę. No i to wprawia ją trochę w dezorientację i trochę czuje się nieswojo. Tak mi w kartach wychodzi. Mimo że karty tutaj jakiejś miłości wielkiej nie widzę, to ta chemia, przyciąganie i pożądanie między Wami jest bardzo silna. Słuchajcie, bardzo silna. Dobra. Zobaczymy zamiary tej osoby w Waszą stronę na czerwiec, lipiec. Dla części z Was zamiar będzie, w sensie w zamiarze ona by chciała Was jeszcze zobaczyć. Ona by chciała się jeszcze z Wami spotkać. Ona by chciała, abyście pojawili się na jej drodze. Ale na ten moment, na tą chwilę nie widzę konkretnego zamiaru. Z reguły w karcie mi tutaj wychodzą osoby, które są na przeszkodzie. To nie jest jedna osoba, to bardziej wychodzą mi sprawy rodzinne, zobowiązania rodzinne, zobowiązania takie, które blokują tą osobę na konkretny krok. Być może w kartach mi się to pokazuje, być może to jest osoba, którą zna Twój partner, partnerka lub w drugą stronę. No karty tak pokazują, wiecie, wielkie zagmatwanie i taki orzech do zgryzienia, gdyż ta osoba czuje się taka, wiecie, nie między młotem a kowadem, taka rozbita, wiecie, rozbita. Chce być w porządku do wszystkich, a mimo to czuję, że coś iskrzy między Wami. Nadal. Tak mi tu się pokazuje. Kochani, czego ta osoba oczekuje? No, być może kontaktu z Waszej strony, być może jakiejś propozycji spotkania. Być może, wiecie, jedyną opcją spotkania między Wami jest zaaranżowanie jakiegoś spotkania, ale to mi bardziej wychodzi, żeby to wyszło z Waszej strony. Ta osoba, no, jest taka, wiecie, oczekuje jasno i wyraźnie kontaktu, wiadomości z Waszej strony, wyciągnięcia konkretnego kroku z Waszej strony. No tak Wam powiem. Jakby zabiegania bardziej z Waszej strony o tą relację. No, ale w myśli jesteście bardzo, bardzo jesteście w myśli tej kobiety lub tego mężczyzny, kochani. Dobra, sprawdzamy cele relacji w przyszłości.
O, patrzcie, karty same, dobra. Kochani, celem relacji tu jest, słuchajcie, jakbyście szli na krawędzi, bo celem relacji jest związek, jest relacja, która może wpłynąć, dla karty numer 1 wyszło podobne coś, wpłynąć na inne osoby bardzo mocno, bo tu mi wychodzą sprawy nawet urzędowe, sprawy sądowe, czyli separacje i rozwody. Słuchajcie, przez to wasze, przez tą waszą relację i wasze spotkanie, nikt z was, jeżeli ta relacja się rozbudzi, rozbuduje, to uczucie się rozwinie, to ciężko wam będzie tkwić w życiu, w którym jesteście teraz. Ciężko będzie do tego życia powrócić, co może zaowocować rozwodem, separacją, popsuciem się relacji rodzinnych, kochani. Trzeba się zastanowić, czy warto taki krok lub ryzyko, tak, podjąć. Chociaż ta więź między wami jest przeogromna. No i dobra. Co jeszcze zobaczymy? Co kieruje tą osobą? Co kieruje tą osobą? No, powiem wam, ciekawe karty wyszły, bardzo ciekawe. Co kieruje tą osobą? Jasno i wyraźnie, chemia, pożądanie, ta osoba w ogóle emanuje wielką energią seksualności. Ale, kochani, wychodzi mi, że wy też, wy przeogromną i możecie nawet sobie nie zdawać z tego sprawy. I tu nie chodzi o atrakcyjność fizyczną, tylko atrakcyjność energetyczną. Czyli możecie się bardzo, możecie mieć to coś w oku. Lub ta ten mężczyzna, ta kobieta ma to coś w oku po prostu, co przyciąga i jak magnes nie pozwala zapomnieć. No, kochani, tak mi wychodzi przy was. Piękne karty, ale trudne. Nie ukrywam, trudne. Słuchajcie, tyle ode mnie dla was. Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, dzielcie się czytaniami moimi, będzie mi niezmiernie miło. Ja ze swojej strony dziękuję wam za czas spędzony ze mną, z moimi kartami. Kochani, trzymajcie się ciepło, wszystkiego co najlepsze z mojej strony dla was. No i co, słyszymy się w kolejnym czytaniu, tak? Piszcie, jakie chcecie kolejne czytanie. No, musicie mi napisać, czy chcecie może czytanie typu no lustro było ostatnio, kim dla niego nie jesteś też było, może macie jakieś pomysły na czytania, zostawcie w komentarzach, zobaczę, przeczytam, być może coś nagram, zobaczymy. Kochani, trzymajcie się ciepło, raz jeszcze do usłyszenia, cześć.